Do października 2022 roku w Kielcach będzie realizowany pilotażowy projekt aktywizacyjny dla osób bezrobotnych. Centrum Wspierania Kariery zaoferuje specjalnie opracowane programy doradcze dla łącznie 80 osób poszukujących zatrudnienia i 10 przedsiębiorców. Będzie to 9 grup, z którymi będziemy pracować osobno i będziemy wypracowywać pewien model odnośnie aktywizacji zawodowej. A więc, żeby lepiej dostosować osoby bezrobotne do panujących ofert pracy. Dla każdej z grup uczestników przygotowany zostanie specjalny program doradczy. Wiąże się to z konkretnymi potrzebami, między innymi w różnych przedziałach wiekowych. Podział wynika z sytuacji, jaką mamy na kieleckim rynku pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o strukturę bezrobocia. Więc mamy osoby młode do 25 i do 30 roku życia. Mamy osoby, które już są w sile wieku, czyli te osoby po 45, po 55 roku życia. Bez jakiejś cezury wiekowej wszyscy ci, którzy chcą, są zainteresowani otworzeniem własnego biznesu, czyli przedsiębiorczością. I mocno też stawiamy na kobiety, które chcą wrócić na rynek pracy i oczekują wsparcia w tym zakresie. Natomiast kolejną grupą są przedsiębiorcy z terenu Kielc, którzy będą mogli też skorzystać z programów doradczych. Koncepcja Talent Office została wypracowana w partnerstwie Jobs and Skills Agendy Miejskiej Unii Europejskiej, w którym Kielce reprezentowały polskie miasta. Jednym z jej założeń jest pomoc w przekwalifikowaniu pracownika. Jeżeli weźmiemy dzisiaj trochę w naszym kraju definicję osoby bezrobotnej, my często kojarzymy osobę o najniższych kwalifikacjach. Wiemy już dobrze, że na rynku pracy tak dzisiaj nie jest. To jest bardzo szerokie spektrum umiejętności ludzkich i ich potrzeb, czy ich zainteresowań, gdzie mogłyby jeszcze wykorzystać, tak jak zostało powiedziane, na przykład w przypadku kobiet, które chcą wrócić na rynek pracy. Zajęcia dla uczestników projektu rozpoczną się wiosną przyszłego roku. Prowadzone będą w Kieleckim Parku Technologicznym, między innymi przez osoby, które mają duże doświadczenie w podobnych projektach. Cieszymy się bardzo, że nie tylko te mury będziemy mogli udostępniać do realizacji projektu, że to nie tylko tu będą się odbywały te szkolenia w wariancie stacjonarnym, a również przez nasze serwery pewnie w jakimś zakresie będą przechodziły te szkolenia, które będą w wariancie online. Miejski Urząd Pracy w Kielcach otrzymał na realizację projektu pilotażowego Centrum Wspierania Kariery finansowanie w wysokości prawie 1 000 000 zł ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.